Cześć Wam, drodzy widzowie. Słuchajcie, ta audycja będzie bez żadnej serii, dość trochę nietypowa, dlatego że dostałem list, zaraz Wam powiem od kogo i jaka była śmieszna pomyłka, moim zdaniem tutaj, ale treść tego listu jest na tyle ciekawa, że ona się wpisuje w narrację tego kanału, dlatego postanowiłem przeczytać ten list. Ale od początku. Otóż tak, słuchajcie, jest taka wspaniała istotka u nas na kanale, która ma swoje imię albo pseudonim Monia, Monis Monia. I ta istotka wysyła mi sporo materiałów, które potem Wam mogę przeczytać, albo dzięki niej właśnie trafiam na strony takie jak Beaty Jeleniewicz, Driady. To właśnie dzięki niej odkrywam jakby nowe zakamarki internetu. Więc za to Ci bardzo dziękuję, Monia. No i dostałem od Ciebie list i ja do Ciebie odpisałem, bo kiedy tak pobieżnie przyjrzałem się temu, co do mnie piszesz i co jest w liście, to sądziłem, że to jest list od Dariusza Kwietnia. Trochę mnie to zdziwiło, bo podejrzewam, że on mógłby sam do mnie napisać, ale kiedy się przygotowywałem teraz do tego czytania, doszedłem do wniosku, że to jest list kogoś, kto mógł się zetknąć z Dariuszem Kwietniem, ale jest anonimem. Nie wiemy, ja nie wiem, kto go napisał. Ale ty piszesz tak. Witaj, kochany Zigi, istotko światła. Przesyłam artykuł, relację mojego znajomego, który uczestniczył w podróży. Kochany Zigi, czy jest możliwość umieszczenia relacji na twoim kanale? Znajomy chciałby, żeby te informacje trafiły do szerszego grona ludzkości. Jak ty, kochany Zygi, to widzisz? Moc radości, serdeczności, świetlistych uścisków. No i podpisała się Monika. Okej, za to dziękuję. Do tego był załączony list, który jest zatytułowany Achim. No i ja wam go przeczytam bez komentarzy, ale już teraz wiem, że ten list pochodzi od anonima, nie wiemy tak naprawdę od kogo, który przeżył no, dość niesamowitą, ciekawą historię. Dlatego ta audycja będzie u mnie umieszczona w tej serii, która się nazywa Dotyk tajemnicy. No więc przeczytajmy, co miał do powiedzenia nasz anonim. Pisze tak. Relacje Dariusza Kwietnia, historia tisulskiej księżniczki na Syberii w latach 70. minionego wieku oraz sprawa odkrytych w Iranie trzech mumii anunakich nabierają zupełnie nowego znaczenia w świetle relacji pewnego oficera, tutaj jest skrót Rusha, a ten skrót po niemiecku brzmi, nie wiem czy przeczytam dobrze, Rassen und Siedlungshauptamt, czyli Główny Urząd do Spraw Rasy i Osadnictwa w stopniu SS Obergruppenführera, czyli to jest odpowiednik naszego stopnia generalskiego. Oficer ten nadzorował projekt organizacji Lebensborn związany z tworzeniem hybryd międzygatunkowych na bazie Homo sapiens oraz był jednym z głównych odpowiedzialnych za pracę między innymi w kompleksie Rize w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. Obecnie Achim von Arnim, tu się zaczyna ciekawie, więc słuchajcie, który zginął na przełomie kwietnia i maja 1945 roku w Berlinie podczas próby ucieczki z okrążonej i ostrzeliwanej kancelarii Rzeszy, ma oczywiście inny nośnik, nazywany także ciałem. Podczas jednego z OB, a zaczęło się to wiele lat temu od spontanicznych wyjść z ciała, z biegiem lat udało się mu wyćwiczyć tę technikę do poziomu świadomego korzystania z tej umiejętności. Trafił on do podziemi pod Górami Sowimi. Miało to miejsce pod koniec sierpnia tego roku, czyli 2022. Pozwólmy jednak, że sam nam o tym opowie. Wszedłem do surowej, nieobetonowanej sztolni w lesie niedaleko Głuszycy. Po kilkuset metrach pojawiły się dwa odgałęzienia od głównego tunelu. Wszedłem w lewy tunel. Kolejne kilkaset metrów
potem masywny zawał tunelu, głęboki na kilka metrów, a po kolejnych kilkudziesięciu metrach dotychczasowe, surowe i grożące zawaleniem ściany przeszły w obetonowany i bardzo czysty chodnik, wolny od gruzu i piasku na posadzce oraz wolny od zbierającej się wody. Na końcu tunelu znajdowały się stalowe, duże drzwi typowe dla potężnych bunkrów. Po otwarciu tych drzwi okazała się potężna, wybetonowana hala, oświetlona niebieskim i zielonym światłem sączącym się z sufitu i ścian bez widocznego źródła samego światła. Pomieszczenie miało około 20 na 100 metrów. Pod ścianami na niskich postumentach stały odkryte szklane trumny oświetlone białym światłem promieniującym ze ścian tych trumien, czy też skrzyń. W trumnach spoczywały ciała wyglądające na pogrążone w głębokim śnie lub letargu. Idąc wzdłuż lewej ściany natrafiłem na moje ciało identyczne z tym, które opuściłem wtedy wiosną 1945 roku w Berlinie podczas wychodzenia z tunelu ewakuacyjnego. Wybuchła wściekła strzelanina, a ja zostałem kilkakrotnie trafiony z sowieckiego automatu. Wtedy próbowali mnie ze sobą ciągnąć francuscy żołnierze z dywizji Charlemagne, a jedyny z nich znający język niemiecki prosił mnie rozpaczliwie, abym wstał. Jedyne, co mogłem zrobić, to próbować mówić, ale jedynie wypluwałem ustami krew. Tutaj ciało spoczywające w skrzyni było nietknięte. Wejście w to ciało, a właściwie awatar, było identycznym uczuciem jak to, kiedy się rodzimy w nowym ciele. Jako Achim von Arnim czułem się zupełnie tak samo, jakbym nie zmieniał nośnika. Byłem tym samym bytem, jaźnią, co przed chwilą przed wejściem w ten awatar. Na końcu sali znajdowały się kolejne drzwi. Otworzyłem je i znalazłem się w ogromnej podziemnej hali o białych ścianach, bardzo intensywnie oświetlonych. Wewnątrz stały po obu stronach oraz po środku potężne, pomalowane na biało maszyny, wydające cichy szum. Silny szum. Hala była wysoka na około 20, szeroka na około 40 i długa na około 200 metrów. Za nią, oddzielona ścianą z ogromnym przejściem, była kolejna. Powietrze w środku było przyjemne, pozbawione stęchlizny i o temperaturze pokojowej. Na mój widok podeszło do mnie czterech SS-manów, co ciekawe w służbowych, a nie polowych mundurach. Wyprężyli się, salutując. Jeden z nich powiedział: czekaliśmy na pana generale, ale nie spodziewaliśmy się pana teraz. Głupie wieprze, nie muszę wam zapowiadać swojej wizytacji. Tak jest, zawołali jednocześnie. Poszliśmy w głąb sali. Przy maszynach uwijał się personel cywilny w białych fartuchach, wyglądających jak stare kitle lekarskie. Pomiędzy nimi dostrzegłem pewną ilość dziwnych postaci, jakby dużych psów lub wilków o dwunożnej ludzkiej postawie. Przy wejściu do kolejnej hali stał Hans Kammler, odpowiedzialny swego czasu za budowę tych podziemi. Achim, ty tutaj? Zapytał. A gdzie mam być? W Walhali? Odpowiedziałem. Zaśmiał się. Bez swojej Renaty? Zapytał. Teraz ja się zaśmiałem. Przecież nie zostaliśmy ze sobą zszyci z Renatę. A ty nie w Argentynie? Zapytałem. Nie, wszyscy jesteśmy tutaj prawdziwi. I ci sami, odpowiedział. Istnieją tylko dwie możliwości. Albo opracowane wtedy serum przywracające życie daje praktyczną nieśmiertelność, albo wszyscy korzystają z wymiennych awatarów w przypadku zużycia się tego aktualnego. Uważam jednak, że obie opcje są używane w sposób mieszany. Żołnierze, strażnicy, jak też i wielu naukowców było mi doskonale znanych z widzenia i nie była to podróż w czasie. Zamiast haseł propagandowych na ścianie każdej z hal pod wymalowanym farbą napisem Wir haben das Jahr, mamy rok, były podwieszone na hakach wymalowane na blaszanych tablicach cyfry 2022. Po obejrzeniu wspomnianych dwóch hal,
a za nimi były kolejne, pożegnałem się z Kamlerem i obiecałem niedługo wrócić. Na odchodne powiedział mi, że już bardzo niedługo padnie rozkaz do wyjścia z podziemi. Po wyjściu przez pancerne drzwi położyłem się do trumny i opuściłem awatar. Wejściu w moje obecne ciało towarzyszyło uczucie, jak gdy się rodzimy, jakby po silnym podduszeniu wciągnąłem kilkakrotnie powietrze. Teraz zrozumiałem, że wtedy, po tym jak zginąłem, nie było po prostu komu zabrać ciała i ponownie je ożywić, lub też był to szok spowodowany tak zwaną nagłą śmiercią, uniemożliwił on świadomej energii, wolę to od nacechowanego religijnie słowa dusza, odnaleźć ukryty w dolnośląskich podziemiach awatar. W tym kontekście odkrywane w wielu miejscach świata pradawne, pogrążone jakby w głębokim letargu ludzkie ciała, umieszczone w różnego rodzaju sarkofagach, są takimi samymi zapasowymi nośnikami, pozostawionymi przez naszych poprzedników, używających tej samej technologii. Na pytanie jednak, kim byli ci poprzednicy, nie znam odpowiedzi. Tekst nie został podpisany, więc nazwę go anonim, ale przyznacie, że jest to ciekawy tekst. Być może bajka, być może fantazja, czyjaś tylko. Być może jakaś część prawdy. Jeśli, drogi autorze, chciałbyś nam się pokazać, objawić, bądź też skontaktować w inny sposób, to zachęcam cię do tego, bo chcielibyśmy poznać historię tego tekstu, jak on powstał, co tobą powodowało, że go przekazałeś do Moni, a ona do mnie. Jesteśmy tego ciekawi po prostu, więc jeśli chcesz, proszę, skontaktuj się ze mną. Drodzy widzowie, dogrywam suplement. Słuchajcie, nie macie pojęcia o synchroniczności. Ja, kiedy nagrywałem ten materiał, miałem wątpliwości, czy ja dobrze rozumiem treść tego przekazu, tego listu. Pewnie dla autora, kiedy pisał, to było zrozumiałe, natomiast dla czytającego, tak ad hoc, no nie byłem pewny, kto do mnie pisze. To było anonimowe. Najpierw zrozumiałem, że to był Dariusz Kwiecień, bo tak tylko przejrzałem ten początek listu, potem zrozumiałem, że to jest osoba, która ogląda Dariusza Kwietnia, a sama jest osobą, która istotą, która potrafi wyjść z ciała, przeżywa obę. No i słuchajcie, po kilku godzinach dostaję e-maila właśnie od tejże osoby. Stąd mój suplement, przeczytam mail, jaki do mnie napisał. Przedstawił się tym razem jako Alalu i napisał tak. Witam serdecznie. Dostałem pański mail od Białej Szałwi. Biała Szarwia to Monika Monis, z którą podzieliłem się dość interesującą podróżą podczas jednego z moich ostatnich OB. Przypomnę tym, którzy, albo powiem tym, którzy nie wiedzą, OB to wyjście z ciała. Dopiero od paru lat jestem w stanie świadomie kontrolować to, co robię, wychodząc z awataru, tutaj z ciała. Wcześniej były to spontaniczne wyjścia, jak i oczywiście masa wspomnień, głównie z czasów Nibiru, które z czasem przy odblokowywaniu dostępu do własnej pamięci zaczęły składać się w pełny narracyjny obraz. Przedostatnia wizyta w podziemiach górsowych była w pełni świadomą próbą weryfikacji tego, co publikuje Dariusz Kwiecień. No i tutaj zrozumiałem już doskonale teraz, o czym Alalu mówi. Czytam dalej. Doskonale pamiętając swoje wcielenie, ostatnie przed tym aktualnym, stwierdziłem, że chętnie zobaczę, co w trawie piszczy. To, co zobaczyłem, przeszło moje wszelkie oczekiwania. Największym szokiem były potężne ilości zapasowych awatarów umieszczone w jednej sal kompleksu Rize. Przyznaję, że ten element, a zarazem jego genialna pomysłowość, był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, wyjaśniającym tak wiele zagadek, które mnie frapowały, jak choćby to, czemu starożytne cywilizacje z uporem maniaka tworzyły mumie. Widzieli u swoich twórców, stwórców z gwiazd oraz
jak to mniej więcej działa, tylko nie umieli posiąść tej technologii. Wracając do Rize, byłem tam również parę dni temu, jest jeszcze jedna rzecz, której wcześniej nie widziałem. Potężny, wielopoziomowy, pionowy hangar z przynajmniej kilkudziesięcioma dyskami typu Haunebu. Hangar jest zamknięty kopułą, na której rośnie las. Ten las akurat teraz ktoś starannie wycina, chcąc tym samym prawdopodobnie przygotować dach, kopułę hangaru do otwarcia. Ma ono mieć miejsce, gdy wydany zostanie wspomniany w mojej poprzedniej relacji rozkaz do wyjścia z podziemi. W wielkim skrócie to na tę chwilę tyle, co się tyczy kompleksu. Z nibiriańskim pozdrowieniem, Alalu. Zamiast mojego komentarza chcę wam przeczytać wyjątek z pewnej audycji, która zresztą została opisana na stronie Antyradio. Tytuł tego artykułu: Tisulska księżniczka. Czym jest mumia znaleziona w rosyjskiej kopalni? I piszą tak. Badacze nie znaleźli dotąd odpowiedzi na pytanie, czy śpiąca królewna z Tisulu była kosmitką, podróżniczką w czasie, czy przedstawicielką cywilizacji zamieszkującej naszą planetę w okresie karbonu. Otóż w 1969 roku we wsi Rżawczyk w rejonie tisulskim obwodu kemerowskiego odkryto bardzo dziwny pochówek. Podczas prac rozbiórkowych w kopalni węgla w rdzeniu węglowym, który leżał na głębokości ponad 70 metrów, górnik Karnauchow odkrył tajemniczą marmurową kasetę, która przypominała sarkofag. Na prośbę sztygara Masałygina natychmiast wstrzymano dalsze prace, a niezwykłe znalezisko wyjęto ostrożnie na powierzchnię. Robotnicy uznali, że znaleźli skarb i natychmiast postanowili otworzyć skrzynię. To, co stało się potem, jest jedną z największych zagadek współczesnej archeologii. Wieko znaleziska pokryte było czymś w rodzaju zaschniętej żywicy, która pod wpływem ciepła i promieni słonecznych zaczęła się rozpuszczać. Zawartość kasety zszokowała wszystkich zgromadzonych. Sarkofag wypełniony był po brzegi różowo-niebieskim, krystalicznie przejrzystym płynem, zaś w środku leżała niezwykle piękna kobieta. Patrzyła na odkrywców szeroko otwartymi, niebieskimi oczami i wyglądała jak żywa. Z opowieści świadków wynikało, że znaleziona w sarkofagu piękność miała 1,80 m wzrostu, wyglądała na około 30 lat i posiadała europejskie rysy twarzy, którą okalały piękne włosy i górna część była rozpuszczona, a dolna zapleciona w warkocz. Jej piękne, miękkie, białe dłonie z krótkimi, starannie przyciętymi paznokciami leżały bezwładnie wzdłuż ciała. Nie będę czytał całego artykułu, zrobię odnośnik pod spodem, ale zrobię też odnośnik do filmu Tajemity o tymże temacie. Natomiast mój króciuteńki tylko komentarz. Albo coś tu jest nie tak, albo węgiel wcale nie powstawał miliony lat i to znalezisko nie ma 800 milionów lat, jak cenią to archeolodzy, albo też już wtedy żyły tak zaawansowane cywilizacje. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie do mnie. To tyle. Mam nadzieję, że tekst was zaciekawił. Jeśli macie podobne historie do opowiedzenia, przeczytania, albo sami chcielibyście o nich opowiedzieć, zapraszam was do kontaktu ze mną. Trzymajcie się. Cześć.